Hej wszystkim, dzisiaj przybywam do Was z odcinkiem, o który chyba najczęściej pytacie na moim kanale, a mianowicie jest to wyzwanie kolorowanie losowymi markerami. A jako, że zbliżają się już święta, to pomyślałam, aby zrobić rysunek w klimacie świątecznym i postarać się go pokolorować losowymi markerami. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Jak zawsze na sam początek przybywam do Was z tym, co udało mi się narysować do dzisiejszego odcinka. Jest to taki świąteczny rysunek i sobie go skserowałam na drugiej kartce. Niestety nie udało mi się na tych samych, chciałam tym razem jakby wykorzystać taki grubszy papier techniczny, niestety. Najpierw na tym narysowałam, jest to papier techniczny o gramaturze 270 gramów. Natomiast ten papier jest to blok techniczny o gramaturze 240 gramów. Ten nie chciał mi wejść do drukarki, więc musiałam użyć troszeczkę cieńszego. Przeliczyłam się z moją drukarką i jak widzicie różnią się one też tonami. Ten jest bardziej pożółkły, a ten jest śnieżno-biały. Na tym dzisiaj będziemy kolorować losowymi markerami, a ten zostawię sobie do pokolorowania własnymi. Dodatkowo do losowania dzisiaj użyję takich karteczek, na których powypisywałam sobie wszystkie te rzeczy, które znajdują się na rysunku, oprócz skóry, którą oczywiście pokolorujemy na samym końcu. A tutaj po mojej lewej stronie jest całe pudełko markerów, z którego będę dzisiaj losować. Także myślę, że możemy już zacząć losowanie i na pierwszy rzut pójdą te karteczki i wylosujemy, jaką część mamy pokolorować jako pierwszą. Także zaczynamy. Jest już karteczka i patrzymy, co to. Na sam początek zaczynamy od pokolorowania oczu. A teraz bierzemy markery, no i losuję. Może zrobię tak jak ostatnio, że położę sobie głowę obok, żebyście nie widzieli, że podglądam. Także jakby coś, to może mi coś spaść na głowę, ale nie będę podglądać, jak to czasami mówicie. Okej, mam jakiś marker i zaraz zobaczymy, co to będzie. Także wylosowałam 264 Geranium Red z Cure Color Twin S, więc jest to taki różowo-czerwony kolor. Także zobaczymy, jak wyjdzie. A jeszcze muszę sobie podłożyć specjalnie tutaj kartkę, naszykowałam, bo nie jest to papier typowo do markerów, więc będzie mógł mi przebić. Także koloruję oczy. Wiecie co? Po skówce spodziewałam się koloru bardziej różowego. Zobaczcie, tak ona wygląda. W sumie w kamerze wygląda na różową, a jest to kolor taki typowo czerwony, więc no, śmiesznie dość wygląda, ale jest to kolor świąteczny. Także odkładam go sobie na bok, aby później dorobić cienie i losujemy kolejną część, jaką będziemy kolorować. I będzie to, uwaga, uwaga, poroże. Także tutaj te dwa odstające poroża. I kolor, jakim będziemy kolorować, uwaga, uwaga, kładę twarz. Wyciągnęłam coś od dołu. O, znowu jest to Cure Color Twin S. A będzie to kolorek Pale Aqua, czyli jest to jasny niebieski. No to w sumie też taki, można by powiedzieć, że pod zimę podchodzący kolor. Także zobaczymy, jaki to będzie odcień. Dobra, taki turkusowy. Może będzie ok. Powiem Wam, że dość ciekawy jest ten kolor, nawet ładnie wygląda to jedno poroże. Teraz przechodzę do drugiego. Jeszcze tutaj dołożę troszeczkę cienia, bo coś mnie te oczy jakby uwierają, bo są takie w ogóle, wiecie, no takie nietrójwymiarowe, ale to chyba nic za bardzo teraz nie da. No ale dobra, mamy już skończone poroże, więc możemy przejść do trzeciej części rysunku, jakim będzie lub jaką będzie. Uwaga, uwaga, tło.
Jako tło tutaj postanowiłam, że zrobię po prostu całość, oprócz tej gałązki z tyłu i padającego śniegu. Śnieg zostawię na biało i śnieg ten też zostawię na biało, także będzie jeszcze do losowania gałąź sama. Także teraz wybieramy, losujemy kolor na tło. Jakiś mart. Oj, chyba zauważyłam, jaki to jest kolor. Wow, jaki ten mega zielony kolor Grass G457 z Brush Markera. No, w sumie też świąteczny kolor, ale czy będzie on pasował mi tutaj do tła, to zaraz zobaczymy. Okej, trochę mi zeszło z wypełnieniem tego tła kolorem, ale no powiem wam, że wygląda dość świątecznie, także jestem na razie zadowolona z mojego losowego wyboru kolorów i zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle fajnie by było nawet, gdybym wylosowała wszystkie odcienie zielonego do tego i może właśnie troszeczkę czerwieni. To idealne kolory na święta. Także dobra, przechodzimy teraz do kolejnej części, jaką będą albo będzie pompon. Dobra, może zauważyliście, ale tutaj przy spodniach wisi taki mały pomponik i fajnie by było, jakby był taki lekko różowy, w ogóle lubię takie kolorki, ale zobaczymy, co nam los przyniesie. I teraz... jest ten kolor, który chciałam! Jest to Almond O819 z Brush Markera. Chociaż jest on bardzo taki pudrowy, ale ojej! Jaki słodki ten pomponik teraz jest. Dobra, tym razem losowanie, los wysłuchał moich próśb i dał mi taki kolor, jaki chciałam. Także przechodzimy teraz do kolejnego losowania części rysunku. I będą to spodnie. Dobra, mamy tutaj takie spodnie na gumeczkę. I będzie to kolor, chyba będzie, powtarzam, non-stop. Dobra, tutaj kładę jak zwykle głowę i teraz do spodni kolorek to... A, z dołu. Ojej, znowu ten Twin S wyleciał. Wylosowałam znowu Twin S'a. I jaki to... A, tu. Cornflower Blue 364. Jest to chyba jeden z moich pierwszych kolorów Twin S. No tak, z kolorów. Dobra, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał do tych kolorów, które już wylosowałam. Powiem wam, że na żywo ten kolor jest mega śliczny. Bardzo on mi się podoba. Trochę taka imitacja jeansów teraz wyszła. Dobra, teraz damy przeschnąć spodnią, a później dodamy do nich oczywiście cień. No i teraz losujemy kolejną część. I jest to... są to gwiazdki na swetrze. Także tutaj widzicie takie małe wzorki, które narysowałam na świątecznym sweterku naszej dziewczyny i będą one koloru. No i coś mi wypadało. O, widzę brązowy. No także no nie jest on chyba zbytnio świąteczny. Ale brązowy kojarzy się też chyba ze świerkiem, wiecie, pień i te sprawy. Gwiazdki brązowe. Kto kiedykolwiek widział gwiazdki brązowe? Okej, chyba wszystkie pokolorowałam. Tak, jeszcze sprawdzam, tak? No dobra. Mam nadzieję tylko, że do swetra nie wylosuje mi się kolejny jakiś taki ciemniejszy kolor, żeby nie przyćmił tych gwiazdek, żeby w ogóle było widać, że mają on, znaczy ten sweter ma jakiś wzór. A w ogóle dajcie mi znać, bo w środę były Mikołajki, kiedy wrzucałam ostatni film i dajcie mi znać, czy dostaliście może od Mikołaja jakiś prezent i jeżeli tak, to czy były to jakieś przybory, możecie się pochwalić w komentarzach, co to było. Ja z chęcią będę czytać. No dobra, to teraz zabieramy się za kolejne losowanie i trzy kolory do światełek.
Właśnie, wpadłam na pomysł, aby te światełka, które tutaj są na ręku, były w trzech kolorach, żeby nie było tak nudno, więc teraz będę losować aż trzy kolory, wszystkie na, wiecie, po prostu od razu. Także trzy kolory, uwaga, uwaga, teraz mi trochę to zajmie, więc zaczynamy. Dobra, teraz będzie chwila prawdy, co mi się wylosowało. Oj, coś chyba walnęłam. Dobra, mamy tak, pierwszy kolor jest to pale blue. Dobra, będzie to taki ładny niebieski, więc jest spoko. Drugi kolor to musztardowy, czyli taki brązowawy. Jest to 736 skórę, kolor Twin S. Jeden z moich ulubionych kolorów do skóry, które używam z Kopika Ciao, czyli E00. No. Nie będą one bardzo kolorowe, ale ważne, że jednak się jakoś tam różnią. Wiecie co, postanowiłam je zrobić trochę inaczej i nie kolorowałam samego środka, bo jednak nie za bardzo było to widać. I zrobiłam takie jakby kleks naokoło, aby było właśnie bardziej widoczne, bo jednak te dwa kolory nie są w sumie zupełnie zbyt takie, żeby było je widać. Jedynie ten taki brązowy, ten musztardowy jakoś tam dał radę. No, ale wyszło coś takiego. Tutaj sobie odłożę. Kurczę, ledwo co mi się tutaj mieszczą. Dobra. No i teraz przechodzimy do następnej części. Obrazka, rysunku. Oj, jakim jest lub jaką jest kolor ust. No okej, okay, tutaj będzie szybkie kolorowanie i trochę to odsunę. Tutaj, żebyście widzieli, że moja głowa leży i teraz wybieram, losuję kolor do ust, nie wybieram. Coś wylosowane i będzie to... O mamo, jaki różowy! O Boże, czy wy to widzicie? Ten kolor... No jest to kolor M647 z brush markera. C-Rise? Coś takiego. Wow, on jest po prostu neonowy. Bardziej przydałby mi się ten kolor chyba do światełek niż tutaj, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie jest aż taki zły. Fajnie wygląda w sumie. Idealnie się komponuje z tym kolorem przy spodniach. Nie sądzicie? Okej, teraz następne losowanko. Już nam zostały tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć części, z czego jeszcze siódma będzie skóra. Bazowy kolor swetra. Okej, okay, więc teraz losuję kolor na sweter. Tutaj mam z dołu. Zauważyłam, że chyba żadnego tego mojego ulubionego markera nie wylosowałam. A nie, wylosowałam jeden, ten właśnie. Dobra, więc... Wow, czerwony sweter mi się wylosował, ale świątecznie, tylko nie wiem, czy będzie do tego brązu pasować, chociaż wolałabym teraz właśnie, żeby do brązu był jakiś jaśniejszy, ale jest mega, bardzo się cieszę. Lipstick Red R576 Brush Marker. Zauważyłam teraz, że nie pokolorowałam jednej gwiazdki tutaj na samym dole, takiej maluteńkiej, więc to teraz zrobiłam. Odkładam marker, żeby później dorobić jakieś cienie. No i przechodzimy do następnego obszaru do pokolorowania, jakim będzie gałąź, czyli ta gałązka z tyłu. I tak jak wspominałam wcześniej, będzie ona, to będzie jeden kolor po prostu bez tego śniegu, który jest na niej, aby śnieg po prostu został biały. Mam jakiś kolor, marker, ojej, o żółty, dobra, nie jest źle przecież, żółty to blisko do brązowego. Tylko powiem wam, że teraz jest trochę lipa, bo jednak śnieg nie odznacza mi się od koloru gałęzi i nie widać za bardzo, że właśnie on tam jest. No nie wiem, tak trochę średnio. Może jak dodamy później trochę cienia, to będzie to się bardziej wybijało, chociaż no nie jestem do końca pewna. Także losujemy teraz następny obszar, jakim będzie kółeczko na nosie. A, tutaj zrobiłam taki
jakby makijaż a la Renifer, tylko taki bardzo delikatny i chciałabym, aby było to czerwony, był to czerwony kolor. Jednak wiecie, jak to jest z losowaniem, nie zawsze jest to, czego się chce. Okej, coś mi tu wypadło. Mam chyba zauważyłam teraz kątem oka. Taki mega ciemny fiolet, kurę, kolor Fine and Brush for Manga 609 Deep Violet. Dobra. Tutaj tylko trzeba postawić taką kropkę. Ojej, ale ona jest ciemna. Ale w sumie, no, wygląda teraz bardziej jak taki reniferek. Słodki, mały reniferek. Dobra, 3 plus jeszcze skóra. Dobra, 3 plus jeszcze skóra na sam koniec, także będzie to tym razem. Uwaga, uwaga. Będą bombki. Bombki mamy tutaj jako kolczyki. Także wybieram, Boże, co ja mam z tym wybieram? Losuję kolor do bombek, a la kolczyków dziewczyny. Ja bym chciała wylosować kolor brokatowy, ale takiego nie mam. Dobra, jest, o mamo, dark brown, kurde, to będzie taki prawie że czarny kolor, bo ten dark brown to jest, kurę, kolor fine, nie fine, tylko twin S. No, 767, no może nie jest taki ciekawy na bombki, bardziej by się przydał tutaj do gałęzi. No zobaczcie teraz, jak się odznaczają na tym rysunku. No nie są one zbyt dobrze wkomponowane, ale co ja na to poradzę. Dobra, więc zostało mi co tutaj? Włosy chyba i paski na swetrze, a na sam koniec zostaje skóra. Także teraz będą albo włosy, albo paski na swetrze. I uwaga, uwaga, włosy i brwi. A właśnie, bo jeszcze brwi do włosów dołożyłam. Więc tutaj myślę, że będzie to ciekawe losowanie, bo jednak włosy też są dość istotnym elementem. Te sobie tutaj włożę losy do tego i zostawiam na sam koniec ten, który po prostu nie muszę losować. Okej. Także teraz możecie obstawiać, jaki kolor będzie do włosów. Ja jestem bardzo tego ciekawa. Postaram się jak najdłużej losować, oczywiście wybieram też, znaczy losuję takie bardziej z dołu, aby nie widziała, co to w ogóle będzie, i tak nie widzę, ale wiecie, o co chodzi, żeby po prostu nie było, że coś widziałam wcześniej, a no, dobra, losuję. Dobra, jest kolorek. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że tego nie widzieliście, tutaj mam kolor, którym pokoloruję włosy. I jaki to jest? Napisaliście w komentarzu? 3, 2, 1. Ja to już widzę, jest to kolor orange. No, będą mandarynkowe włosy, pomarańczowo-mandarynkowe. Czyż to nie jest kolor na święta idealny? Piękny jest ten kolor, na żywo wygląda troszeczkę jaśniej, ale powiedzcie mi, czy ja czasem nie dyskryminowałam wcześniej pomarańczy, mówiąc tylko mandarynka? Nie wiem, nie pamiętam właśnie, jest to kolor bardzo ładny. Później dodam jeszcze do tego cienie, ale na razie tyle nam musi wystarczyć. Pozostała nam teraz ostatnia karteczka oraz skóra. I tutaj mamy paski na swetrze, czyli te dwa w sumie nawet nadawałyby się takie białe, ale no skoro mamy do wylosowania, no to nie ma co zaprzeczać. I losujemy przedostatni kolor, jakim będą paski na swetrze. Ja mam coś, jeszcze nie patrzę. Niebieski. No dobra, będzie nam trochę pasował do spodni. Jest to kolor Dual Blue 366. Wcześniej mieliśmy chyba inny kolor, nie? Z tego 300... Gdzie on jest? 364, a tu jest 366, czyli idealnie by się nadawał tutaj do zrobienia cieni na spodniach. Jest to kolor trochę ciemniejszy. Okej, mamy już zrobione wszystkie kolory, oprócz najważniejszego, czyli jak zawsze skóry. No to teraz, uwaga, najważniejsza część, tak jak wspominałam przed chwilą, na którą możecie głosować na dole w komentarzach. I uwaga, dobra, oddalę jeszcze bardziej. Także trzymajcie kciuki, aby był jakiś ładny kolor na święta.
Mam nadzieję, że tym razem właśnie święta będą dla mnie łaskawe. Dobra, tutaj kładę twarz i losuję. Dobra, muszę trochę ogarnąć włosy, bo mi tu wchodzą do markerów. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Mam nadzieję, że nie widzieliście. Jeżeli widzieliście, no to ja jeszcze nie widziałam. Tam gdzieś spadł. Dobra, więc uwaga, uwaga. Jaki mi się kolor wylosował? 3, 2, 1. Ocean Green. Zobaczcie ten kolor. Pięknie się nam wkomponuje w ten. Na samym początku myślałam, że zielony, ale tym razem jest już trochę inny, także no ciekawe, jaki to będzie, czy to będzie bardzo ciemny zielony, czy wydaje mi się, że jest on ciemniejszy od tego, który jest na tyle, ale poradzimy sobie z tym. Zobaczcie, jak te uszy wyglądają. No, mam nadzieję, że troszeczkę się to utleni i jednak dość bardzo się rozjaśni. Śmieszne. No, ale ciemna ręka. I teraz najważniejsze, czyli twarz. Obym tego aż tak bardzo nie spaskudziła. Fajnie by wyglądał taki makijaż po prostu zostawić, nie? Tutaj tylko taki zielony. Ale niestety. Jak się wylosowało taki kolorek, to trzeba dokończyć i pokolorować wszystko. No, także tak wygląda. Teraz się trochę utlenia, więc na pewno troszeczkę się rozjaśni. I przed losowaniem w ogóle wspominałam, że będzie to pewnie jakiś świąteczny kolor. No i idealnie taka choineczka wyszła. Teraz zacznę to trochę ogarniać i pododaję cienie i tak dalej, trochę białego żelopisu i zaraz do Was wrócę z efektem końcowym. Okej, więc skończyłam już kolorowanie w wersji losowej tego rysunku. Jak widzicie, wyszło właśnie tak, jest lekko świątecznie, lekko dziwnie. Wygląda troszeczkę jak ogr, Renifero ogr, można by tak powiedzieć. Możecie mi napisać, z czym Wam się może ten rysunek kojarzy, dlaczego się kopiku tutaj bujasz. Miałam problem z pokolorowaniem włosów, bo nie miałam za bardzo takiego ciemniejszego koloru. Mogłam użyć tego, który był na oczach lub tego w swetrze, ale mogło się trochę jakby zmiksować ze sobą, więc już zostawiłam ten jeden kolor. Nałożyłam kilka warstw, ale nie wygląda to aż tak bardzo dobrze, jakbym to robiła na przykład trzema odcieniami danego koloru lub nawet i dwoma. A jeżeli podoba Wam się oglądanie losowego kolorowania markerami, to zapraszam Was do zajrzenia również do playlisty z losowymi markerami, którą podlinkuję Wam tutaj i na dole w opisie. Oraz teraz zapraszam Was do zobaczenia, jak różni się moja wersja od tej losowej. Okej, w tym filmie to już by było na tyle. Zaznaczcie koniecznie w ankiecie, który rysunek Wam bardziej przypadł do gustu, czy ten kolorowany przeze mnie, czy losowany. No i jeżeli lubicie tego typu odcinki, to zostawcie mi łapkę w górę, to będę wiedziała, aby nagrywać je częściej. No i teraz widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa!